Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych testach. Jest fajnie, jest wspaniale, do końca tygodnia ma być taka pogoda, tak więc myślę, że wszystko się uda zgodnie z planem. 60 osób testuje, 120 par nart, to jest naprawdę wynik, jakiego do tej pory nie mieliśmy. Testuje również większość naszej kadry alpejskiej, są dziewczęta, jest Agnieszka Gąsienica-Daniel między innymi, jest Kuba Ilewicz, mistrz Polski w slalomie, a więc ma kto testować i naprawdę dobrze się bawimy od wczoraj i myślę, że tak jeszcze potrwa przez następne 5 dni. Muszę powiedzieć, że męcząca sprawa, ale generalnie bardzo fajnie. Pierwszy raz właściwie miałam do czynienia z nartami sklepowymi, takimi gigantowymi i się mile zaskoczyłam. Niektóre marki naprawdę bardzo fajne narta dla amatora, więc to taki surprise, bo tak to się jeździ cały czas na tych rejsowych nartach i nie ma porównania. To się okazuje, że inne narty też są fajne. A podopieczne? Absolutnie znakomite. To jest najlepszy towar na naszym rynku, czyli polskim. A podejrzewam, że mogę śmiało powiedzieć europejskim. Na co dzień to wam ktoś ustawia slalomy. Jak się czujecie w nowej roli? Bardzo dobrze. Wydaje nam się w sumie to jakoś takie normalne. Już tyle lat się napatrzyłyśmy, jak nasi trenerzy stawiają, że nie jest to nic nowego dla nas. Daje wam to łatwość i dużą frajdę. Jak pan ocenia ich zaangażowanie w testowanie nart tutaj? No comments. Od świtu do nocy na pełnych obrotach. Jesteś na testach. Powiem szczerze, że nie liczyłem, ale ósmy? Myślę, że tak. Wypożyczanie nart odbywa się właśnie wewnątrz. Za nami znajduje się miejsce, gdzie serwismeni stacjonują. I teraz wejdziemy do środka i zobaczymy, jak to wygląda. Znajdujemy się w pomieszczeniu serwisantów, ponieważ jest rano, jest tu jeszcze bardzo spokojnie, ale niedługo zacznie się tu straszny młyn, bo testerzy będą po prostu tutaj gnieździć się jak sardynki w puszce. Odbywa się to tak, że każdy z testerów przychodzi sobie tutaj i wybiera narty z grupy, którą akurat w danym dniu testuje. Podchodzi do jednego ze stanowisk, które obsługiwane jest przez konkretnego serwisanta i tam odbywa się nastawianie. Tomek, jesteś, można powiedzieć, weteranem, stały bywalec niezależnego testu narciarskiego. Powiedz, jak bardzo testerzy zawracają gitarę? No, jest grupa testerów, nie ukrywam, że są nasi ulubieńcy i są tacy, którzy mniej może lubimy. Nie, że ich nie lubimy, ale lubimy ich mniej. Ale musimy do wszystkim, do naszej pracy przykładać się solidnie, ponieważ my jesteśmy po to, żeby testerzy mieli wszystko ustawione jak należy, było wszystko dobrze, a oni są po to, żeby narty testować. No, każdy wykonuje swoją pracę, mają wykonać dobrze, staramy się wykonać jak najlepiej, żeby nasi testerzy byli zadowoleni, również firmy, które nam powierzają narty do testu, którym się opiekujemy, też byli zadowolone, bo jest to nasza praca, nie pierwszy raz, także wiemy, jak to zrobić. Jak nastawienie? Świetne. Bojowe? Bojowe. Co dzisiaj testujesz? Najszybsze.
Ja po pierwsze nie stram swoim psem na co dzień, gdyż już psa od jakiegoś czasu nie wyprowadzam, a jak ówcześnie wyprowadzałem psa na spacer, to nie srałem ludziom na trawnikach publicznych, tylko na terenie prywatnym. No panowi to już dziękujemy.